co pan chce zrobić? Być może książka, wywiady o różnych ludziach, to się będą nazywały moi bohaterowie. Aha. Białego Stoku, Podlasia i tak dalej. Pytania są. Czyli z różnych dziedzin? Z różnych dziedzin. Okay. Z różnych dziedzin, ale też będę miał Wszoła Czeka. Czeka Wszoła w Warszawie jest. I inni ciekawi, którzy mnie interesują, z różnych doświadczeń życia, z różnych losów. I teraz tak, pani Krysiu, to są proste pytania, dziecinne wręcz, ale one są najbardziej trudne. One są najbardziej trudne i niekoniecznie o sporcie. Ale proszę się, czy możemy... Czyli do książki to my możemy sobie tak, tam... Czy mam zwyczaj, czy możemy być przez te 5 minut na ty? Możemy. Niekoniecznie. Niekoniecznie, ale możemy? Niekoniecznie. Możemy, jak możemy. Najbardziej. Dobra. W sumie chodzi niekoniecznie tylko 5 minut. Okej. Nie każdy wie. Proszę się przedstawić z imienia, z nazwiska i wiek. Muszę policzyć. Już zaczynamy? Tak. Krystyna Dęczyk-Zabaska, 48 lat. Kim jesteś z zawodu, powiedz? I z osiągnięć. Z zawodu jestem wyuczonego nauczyciel wychowania fizycznego, natomiast przez wiele lat, ponad 25 lat zajmowałem się sportem. Ale jaka dziedzina? Nie każdy wie, nie każdy zna ciebie. Lekka atletyka, pchnięcie kulą. A historycznie szybciutko osiągnięcia? No dużo tego jest. Najważniejsze. Byłam na 4 Igrzyskach Olimpijskich, 2 razy 5 miejsce Sydney i Ateny. Ostatni start mój 2008 Pekin. Wicemistrzyni świata w pchnięciu kulą Mayabashi, wicemistrzyni świata, wicemistrzyni Europy w Madrycie. Faktycznie, tego jest dużo, to się wszystko, wszystko kończę. Krysia. Jesteś sportowcem, jesteś wybitnym sportowcem, to wiemy. Natomiast powiedz mi, jako człowiek, kim jesteś, jak uważasz? Kim jestem? Filozoficznie, kim jesteś? Myślę, że jestem normalną kobietą, tak jak większość kobiet. Tyle, że ja polubiłam sport. Ten sport, który mi dawał satysfakcję niesamowitą i daje mi nadal. Kocham po prostu oglądać, kocham uczestniczyć, mimo to, że sama aktywnie już nie biorę udziału w zawodach. Mówisz, kochasz sport, ale czym jest ten sport? Czym jest on dla ciebie? Czym był, czym jest? Był całym życiem moim, dlatego że poświęciłam rodzinę, poświęciłam dorastającą córkę, która potrzebowała mamy, a ja wyjeżdżałam, trenowałam, zajmowałam na tyle, na ile można, myślę, że więcej niż 50% mojego czasu na sport, a mniej dla dziecka. To jest sport dla ciebie. Powiedziałaś, kim jesteś, a w takim razie, czego chcesz w tym życiu? Czego chcę w tym życiu? Trudne pytanie. Myślę, że niewiele chciałabym zmienić. Może są takie rzeczy, które chciałabym, żeby się ustabilizowały, ale lubię swoje życie. Jest mi dobrze w tym, co robię. W jakim kręgu się poruszam, czyli nie potrzebuję czegoś nowego, co by mnie, nie wiem, nie umiałbym może poradzić. A masz takie wrażenie, czy coś byś chciała zmienić w tym życiu, jeśli byłaby taka możliwość? Cofnąć czas? Myślę, że tak. Bym się zastanowiła nad wyjściem za mąż, nad urodzeniem dziecka, nie nad wyjściem za mąż. Chyba tylko tyle. Czyli to są rzeczy, które nam przeminęły przez palce bezpowrotnie? No myślę, że tak, że to już przeszło i nie jesteśmy w stanie tego cofnąć i zmienić. I tak musimy dalej funkcjonować. Dobrze, że mu daje to jak gdyby nie spadek, tylko jak gdyby stabilizację. To w jaki sposób nas kształtuje, ale to osłabia nas czy wzmacnia? Właśnie te takie niedobory, prawda? Takie niespełnienie. Myślę, że zostało... Pomimo tego spełnienia, prawda, o którym mówisz, a więc sport, życie, kariera, jest też jakieś niespełnienie. Myślę, że tak. Dużą pustkę poczułam przez pewien czas, dlatego że skończył mi się sport, skończyła mi się rodzina, skończyła mi się praca. To tak jak się mówi, ta druga strona medalu. Druga strona medalu, więc przez 1,5 roku szukałam pracy.
przeżyłam bardzo rozstanie z mężem, tak, z którym przepracowałam i się wydawało, że to jest jedyna osoba, która mi rozumie najbardziej, a tu jednak się okazało, że wracam z Pekinu i dziękuję, do widzenia, ja odchodzę. Z dnia na dzień? Z dnia na dzień. Taka decyzja była jego, nie znałam do końca argumentów. Pewnie jak każdy mężczyzna tak mówi, dlaczego, skończyło się coś, tak? Ja nie mogłam tego zrozumieć, bo myślałam, że wreszcie coś będziemy mogli pomyśleć w domu nad sobą, zastanowić się. Nowy etap. Tak, nowy etap. No, rzeczywiście był to nowy etap dla mnie. No, zbierałam się, cieszę się bardzo z siebie, bo jestem dumna. Mniej na pewno mam zaufania do ludzi. To nie podlega. Jest mi dobrze, tak jak jest. Mam córkę, z której jestem dumna niesamowicie i bardzo ją wspieram, kocham za to, że poszła w ślady sportu. Oby tylko satysfakcja ona z tego miała. Czyli nowy etap, Krysia, mówisz, a w takim razie moje pytanie, dokąd zmierzasz? Dzisiaj, tu i teraz. O, matko, dokąd zmierzam? Właśnie. Tak się zatrzymałem teraz, prawda, tu i teraz. I dokąd zmierzasz? Nie myślę o tym, dokąd zmierzam. Nie wyznaczam sobie celu na przyszłość. Żyję teraz. Dziś i teraz. Dziś i teraz. Tak, więc korzystam z tego, co mi daje dzień, nowy dzień. Jeżeli to są dni radosne, to jestem przeszczęśliwa. Kiedy są smutne, to analizuję to i czekam, kiedy nastąpi coś lepszego, które będzie mnie motywowało. To w życiu są czasami potrzebne takie jakieś małe, że tak powiem, uskoki, żebyśmy mogli się odbić troszeczkę wyżej na kolejny schodek. To mi nasuwa kolejne pytanie. Czy w życiu jest, jak uważasz, plan czy przypadek? W twoim życiu? Myślę, że w moim życiu jest to przypadek, bo z racji tego, że do sportu trafiłam przez przypadek pewnie wyszłam za mąż, bo teraz to coś się skończyło, to więc tak rozważam czasami sama, czy to była miłość, czy to był przypadek. No to, co osiągnęłam, to jest moja praca. Dobrze, a powiedz mi, jak postrzegasz w życiu szczęście? Czym jest szczęście? Taka wartość, o której się mówi, może taka wartość zapomniana, niezdefiniowana. Czym byłoby szczęście dla ciebie? Szczęście dla mnie by było, kiedy moi najbliżsi też są szczęśliwi. Czyli ja cieszę się razem z nimi, kiedy są zdrowi, kiedy osiągają to, co sobie zaplanowali, to się spełnia. Nie muszą to być materialne rzeczy, to mogą być duchowe rzeczy, które ja dostrzegam. Ja widzę tą radość, ten uśmiech na twarzy ich i wtedy ono jest u mnie, tak? Czyli to jest dla mnie szczęście najlepsze, to, co może spotkać moich najbliższych. A zaprzeczenie szczęścia, nieszczęścia? No nieszczęścia to są właśnie choroby, to są jakieś tragedie rodzinne, to są jakieś... z różnych powodów nieobliczalne jakieś straty, które musimy cały dorobek swojego życia gdzieś tam poświęcić. I to mi się wydaje, że to jest to, co traci wartość jak gdyby naszego życia. To, co osiągnęliśmy, zostało zniszczone. I to jest, mi się wydaje, najgorsza tragedia, że nie zostaje nic, co byśmy mogli uchować. A mówisz o tych wartościach? Wartościach też duchowych, tak? Bo przykładowo gdzieś tam tragedia, która zabiera nam kochaną osobę, to jest coś złego, tak? To nie jest nic. Nie możemy zamykać się. Chwila. Wartościach duchowych mówisz. To w takim razie, jak postrzegasz życie? Czym jest życie? Życie dla ciebie, dla innych. Życie. Jak byś to określiła? Życie. To życie. Jest istnienie. Tak. To jest... Bo coś robimy, coś dążymy, rzucamy kulą, prawda? Ale czym jest to życie? Życie to jest właśnie
tworzenie rodziny, tworzenie, rozwijanie się w sensie rodzinnym, czyli urodzenie potomstwa, tak, żeby przedłużyć rodzinę. Czyli jakaś kolej, mówisz jakaś o jakiejś kolei tak, rzeczy. Tak, życie. Mhm. Życie to jest... Ale te koleje niekoniecznie się spełniają, tak jak mówiłaś. Tak, ale... Opowiadałaś o mężu, był jakiś etap i coś się skończyło, prawda? No tak. Nie mówimy, czy to jest dobre, czy złe, to jest jakieś doświadczenie. Tak. To jest jakieś doświadczenie. No rzeczywiście i dalej żyję, tak? I dalej żyjesz, właśnie. Tak, życie. No właśnie, to jest właśnie istnienie, pokazywanie, że jestem, że nie zginęłam, nie zamknęłam się w czterech kątach, tylko wychodzę do ludzi. Czyli cały czas walka, czyli cały czas rzucanie kulą dalej. Tak, jestem w tym środowisku, które mi daje największą satysfakcję, pojawiam się i to jest właśnie takie życie, ale to życie, które mi daje radość, nie daje mi smutku, nie daje mi upokorzenia, tylko jest to takie fajne, tak? Widzimy się, spotykamy, tak jak dzisiaj, wiele znajomych, tu przykładem było spotkanie z kolegą od dawnych lat. Ale to jest miłe, oni mnie rozpoznają, ja jestem, ja żyję, funkcjonuję, tak. To jest coś, co pozwala nam do ostatnich chwil być świadomym tego, co robimy, czego się cieszymy i co nam daje taki motor napędowy w życiu. Krysia, to jest życie właśnie, a wspominałaś o wartościach duchowych. A jak postrzegasz śmierć? No śmierć to jest smutna rzecz, ale też do śmierci podchodzę tak, że kto się urodził, umrzeć musi. I więc przyjdzie kolej na tych, którzy będą najbardziej dbali o siebie, którzy będą najbardziej wytrwali, którzy będą walczyć z chorobą. Kiedyś to się kończy. Najważniejsze jest to, żebyśmy umieli z tym się pogodzić wewnętrznie, z najbliższymi, żeby przygotowywać do takiej sytuacji, że kiedyś to może nastąpić. Bo kiedy to się dzieje nagle i my nie jesteśmy do tego przygotowani, to po prostu jest niepotrzebne takie przeżywanie. Przeżywać będziemy zawsze, bo ktoś odchodzi, kogo najbardziej kochamy, kogoś brakuje, ktoś był w domu, nie ma go, tak? Natomiast pogodzić się z tym, no i się modlić. Modlić się o... nie wiemy tak naprawdę, co tam jest, czy jest piekło. Na pewno tak jest, tak? Ale wyprzedziłaś, tak. Wejść tam, gdzie najmniej jest oporów, czyli po najprostszej drodze do niebieskiego, tak? Krysia, ty odpowiedziałaś na moje pytanie, które nie zostało wypowiedziane. A co jest dalej? Jak nastąpi śmierć właśnie, co jest dalej? Właśnie. Ponoć tam, żeby po smole nie chodzić, tylko tak lekko przepłynąć. Więc trzeba być dobrym człowiekiem na świecie tutaj, więc dobro spotka i tam. Modlitwy pomagają te, że tak powiem, grzech, które gdzieś tam w życiu popełniliśmy. Nie ma ludzi, którzy grzechów nie popełniają. I myślę, że wiara, że Bóg nas przyjmie takich, jakimi jesteśmy. Krysia, w takim razie na zakończenie masz jakąś radę? Czy ty masz jakąś życiową radę, motto, coś byś nam poradziła, doradziła od siebie? Od siebie? Tak. O matko. Czy jako człowiek, czy jako sportowiec, prawda? Taka mądra nie jestem. Ale myślę, że... przede wszystkim, czy popłaca, czy nie popłaca, bycie człowiekiem uczciwym, porządnym do drugiego człowieka, niezłośliwym, nie robiącym przykrości nikomu, chętnym do niesienia pomocy innym, czyli być sobą, tak zakończę, być sobą, to jest dobra rada. Ale to chyba nie jest łatwe. Myślę, że nie jest łatwe, bo każdy być sobą to powie, że jestem sobą, tak, a będę robił różne rzeczy. Ale ja uważam, że te cechy, które charakteryzują dobrego człowieka, to powinny być właśnie tą cechą u każdego człowieka. Krysia, ja ci za dzisiaj dziękuję. Dzięki. Dziękuję. Pomachajmy zainteresowanym. Bardzo proszę, razem pomachamy. A to będzie filmik? Co to będzie? Tak, to będzie wszystko. Podasz... O matko, to ja tam to powycinasz tam te rzeczy. Podasz mi SMS-em maila.